Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy paprykę faszerowaną. Mam tutaj 3 papryki, 30 deko mięsa mielonego z łopatki, 1 szklankę uprażonego ryżu, sól, pieprz, to na razie zostawimy. Teraz pokroję cebulę w kosteczkę i przysmażę. Cebula będzie smażona na masełku, ale wystarczy ją tylko drobniutko zeszklić. Nie musi być mocno przysmażona. Cebulkę już daję do zeszklenia. W rondlu miałam łyżkę masła i cebulę należy pomieszać i tylko wystarczy ją zeszklić. Cebulka się zeszkli, a ja pokażę, jak ja robię paprykę. Paprykę ścinam wierzch i usuwam gniazda nasienne. Dokładnie wszystko usuwam. I oto mam już czystą paprykę. A tu też te gniazda nasienne usunę. I później będziemy paprykę faszerować mięsem i ryżem. I podlejemy ją bulionem. Ja tu sobie już przygotowałam papryki, także już to mam przygotowane, tylko będziemy faszerować. Cebula się zeszkli. Ja myślę, że tutaj dołożymy soli i niech to się zeszkli. Cebulka już jest zeszklona. Przerzucam do naszego farszu i farsz dokładnie wymieszam. Ja chyba zrobię to ręką. Mam tutaj mięso, ryż i całość dokładnie wymieszam. Teraz należy to spróbować. No nie, zdecydowanie nie. Pieprzu dołożę, soli. I nafaszerujemy papryki. Do każdej włożymy farsz i przykryjemy i ja tutaj mam pół szklanki bulionu i podlewam i wkładamy do piekarnika 190 stopni na 40 minut. Będą papryki faszerowane mięsem i ryżem. I oto nasza papryka jest upieczona. Podajemy ją z sosem pomidorowym. Tak oto wygląda papryka faszerowana mięsem i ryżem. O ile Państwu mój przepis się spodoba, to bardzo serdecznie proszę o łapkę w górę.